Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Rogue Legacy. I tym razem gram na padzie, więc tak. I cóż, jako że ostatnio przygotowaliśmy dużo rzeczy, swoją drogą to było dosłownie dla mnie jakieś 15 minut temu, a zostało trochę gotówki, to ulepszamy sobie jeszcze takie study hall na dzień dobry, po czym rozpoczynamy przygodę naszym magiem do grunogami i... Okej, okay, kuchnia. Teraz odblokowuje Chief. Okej, czyli kucharzy. Dobra, ciekawe. A mniejsza z tym. Póki co mamy naszego maga, który do góry nogami widzi. I tak. Aha, się skacze, niestety. Mam nadzieję, że a mnie tutaj nie zawiedzie. Jak na razie nie zawodzi, z tego co widzę. Okej, okay, już zawodzi. Bo ty przy użyciu A też robisz spin kiki, a niestety nadal się blokuje. Okej, okay. Super, się zepsuło całkowicie teraz. Słuchaj, mam wciśnięty i się nie odciska. Okej, okay, odcisnęło się na chwilę. Ale tak. Dobra, dashujemy tym. Tym rozmawiamy. A, tym możemy też robić spin kika. Okej, okay, dobra. Chyba mam inny przycisk na spin kiki, jeśli by było źle. Tu mamy atak, tutaj mamy taką zdolność, tutaj mamy taką. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Pomijając kwestię, powiedzmy, problemów samym tym, że wiecie, no, jakby to powiedzieć, pewnie przez problem ze spinkikami na A zginę, to możemy popróbować. Jeśli nadal będą problemy z tym A, to powiem szczerze, chyba po tym odcinku nie rozkręcę pada i spróbuję go naprawić. Pewnie coś tam się zabrudziło czy coś. I tak, okej, okay, jesteśmy do góry nogami nadal. Co w sumie dopiero po raz pierwszy. Hits, i tak. I mój cel jest bardzo prosty. Musimy pozbierać jak najwięcej rzeczy bez umierania najlepiej. I dosłownie posiłkując się magią w każdej możliwej opcji. I tak, wiem, że magia jest droga i może będzie ciężko nam się pewnie manę zbierało na nią. No ale to wiecie, jest nasza jedna szansa na to, żebyśmy mogli przeżyć tutaj, więc tak. Okej, okay. Okej, okay, dobra. To jest chaotyczne i ciężkie jednak. Tak grać z góry nogami. I powiem wam, że to nie jest kwestia pada, bo padem się gra przyjemnie. Ale tak, co z tego, że padem można grać przyjemnie, jak to patrzenie do góry nogami, powiedzmy, rozwala wszystko. Wiecie, gdyby jeszcze to było tak normalnie, to super, ale... No powiedzmy, że na razie to nie jestem przekonany. Z tych opcji oczywiście, że biorę to. Jeśli mam przeżyć jak najdłużej. Okej, okej. Okej. Prawie się uda. Ło! I super, ja się zacięło. A co za tym idzie, jak się A zacięło, to pewnie zaraz czeka nas śmierć. Dokładnie. I to było szybkie. Nawet bardzo. Ale i tak, jej, 108 zbierane. Więc dobra, i teraz... Chronic Fatigue Syndrome albo Alexithymia. Bierzemy to. Bo to jest Magma Mask, którego nie znamy, jakieś jeszcze coś innego nowego, więc tak, jej, nowe rzeczy. Wiecie, uwielbiam nowe rzeczy. I tak, czy możemy coś ulepszyć w ogóle? Na. Wszystkie zaklęcia i talenty mają czas odnowienia. Okej, okay, czyli jeśli coś nie miał czasu odnowienia, to ma i tak czas odnowienia teraz. Wiecie, nie jest to jakieś wielkie. Wielki problem, ale i tak. Taka kula wielka, dobra. I pogadajmy może. Podoba mi się tutaj. Wiesz, gdyby nie te wszystkie potwory i to niebezpieczeństwo i te potwory, doki byłby naprawdę fajne. Plus... Aha. I'm getting a nice wood tan. Nie wiem, czy to chodzi o drewnianą patynę, czy coś takiego. Może. Może coś na kształt drewnianej patyny. Okej, okay, dobra, przyjemnie. Jeśli Amnio teraz nie zdradzi, to będzie dobrze. Ej, dzieciaku, wychodzisz? Coś? O Jezus, znowu kuźnie suchary, ale okej. Okay. Nie wiem, pomiędzy. Be forged. Leave, don't forget to buy something. Tak. Tak. Czyli...
taki po prostu kowalski humor. Ale pomijając żarty, powinien coś kupić. Niestety nic nie możemy kupić, więc no. I tak, zobaczmy, czy ten łucznik sobie poradzi, tam w sumie łuczniczka. Zauważam, że jest to kobieta. Niestety muszę oddać, bo tak, nie mamy niczego lepszego. Ale dobra, idziemy. I swoją drogą zastanawiam się jeszcze jedna rzecz. Czemu na starcie mamy tak dużo tych metalów, kryształów i tak dalej? Wiecie, to jest takie niezrozumiałe, czemu dodali nam takie rzeczy. Może to jest kwestia tylko tego, że jest jeszcze early access, wiecie. Po early accessie już tego nie będzie. Nie będzie takiej taryfy ulgowej, tylko radź sobie sam ze wszystkim. A tutaj na razie takie... Aha, takie po prostu masz na ułatwienie. Żeby po prostu było, nie wiem, łatwiej, albo żeby w ogóle dało się coś tutaj zrobić, okej. No wiecie, nie wiem, nie wiem, które mechanizmy są zaimplementowane w pełni, a które jeszcze nie. Okej. Okej, nie ogarniam, co tutaj zrobiłem. Chyba B pomyliłem z tym. Tak, podejrzewam, że pomyliłem B z Y-kiem. To jest naprawdę... Powiedzmy, że tylko ja jestem w stanie takie rzeczy zrobić, więc tak. Więc no, dobra. Mimo wszystko jednak sobie jakoś radzimy. I okej, prawie ta kula sobie poradziła z magiem. Niestety sobie jednak nie poradziła. Więc musimy go dobić z kopniaka oborcowego. I tak. Złota strzałka. Nie wiem nawet jak ją osiągnęłem, ale jej. Złota strzałka zawsze na propsie. A nie stać życia? Okej, wiecie co, to będzie ciężkie. Ale mogę spróbować, chociaż nie rozumiem, co to ma w ogóle być. O! A! Wiecie co? A mi znowu tutaj zawiodło. Już wiem, co to jest, fairy chest. To są skrzynki, przynajmniej w jedynce to były skrzynki, w których są runy. Bym to zdobył, gdyby nie A. Nie wierzę w to. Definitywnie po tym odcinku będę musiał to spróbować jakoś inaczej, bo wiecie. No panie się gra przyjemnie, nie będę was kumwał, ale... Ale no niestety to uszkodzone A, bo chyba jest uszkodzone poniekąd. No nie pozwala nic zrobić, ale dobra. Mimo wszystko się nie przejmujmy tym, mamy i tak miłe przejścia, zwiedzania i nie tylko. No i przy okazji te 25% zarobku, które... Tak pod jest w sumie prawie że darmowym zarobkiem, jako że... Powiedzmy, kara, która jest z tym związana, no aż tak nie boli. Przynajmniej mnie i mojej postaci obecnej. Dobra, dobra, spokojnie. Spokojnie, gwiezdny kluczu. Spokojnie, okej. Okej, spokojnie, gwiezdny kluczu. Co? Obscura. Gain Blessing of Talent. O! Okej, jakoś takie błogosławieństwo talentu. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Możemy stworzyć jakieś takie płaszcz, który będzie powodował unikanie obrażeń, odnawia się przy otrzymaniu obrażeń, albo przy uderzeniu, nie wiem. Kiedy zaatakujemy, to ten efekt się zresetuje i jakaś kukiełka. Jej. Nawet nie ogarniam, o co tu chodzi, ale... Pokonaj wszystkich wrogów, nie trać życia. Niestety, spasuje. To pewnie jest tracę tym życie. Ale chociaż, dobra, to mi szkodzi. Tak, oczywiście, że stracę życie. I jak to działa w swoim drogą? Takie po prostu... chwilowe... nietykalność. Odpuszczę już sobie dalej. Ja tam padnę po prostu. Nie nauczę się lepiej grać. Chociaż, dobra, wiecie co? Napadnie się przyjemnie gra, ale... Powiedzmy, że ze względu na to, że a naprawdę dzisiaj doskwiera. O, co to jest w ogóle? Nie ogarniam, ale dobra. Wrócę z powrotem na klawiaturę. Szczerze, na klawiaturze jakoś łatwiej będzie. Wydaje mi się, że takie celowanie i inne kwestie z podobnego typu będą właśnie łatwiejsze na klawiaturze. Daszowanie i inne kwestie mogą być oczywiście trudniejsze. Podkreślam, dasza znowu nie mam na tych przyciskach, stwierdziłem, że żeby tego tam przywrócę, tak jak był wcześniej. Ale tak, strzelanie z łuku zdecydowanie lepiej się precyzyjniej trafia tym, wiecie. Po prostu, że nie trzeba tak gałki wychylać ciągle i tym podobne. Odbijanie się spin kickami też wcale tu nie jest takie złe.
Tak, jedyną wadą moim zdaniem jest dash, który no, nie jest najlepiej umiejscowiony. Ale tak poza tym to naprawdę, no muszę przyznać, tutaj muszę ich pochwalić. Zrobili coś, co jest naprawdę ostatnio rzadkością, przynajmniej wśród gier, co to dla niektórych, co ja tutaj je widuję. Stworzyli grę, która jest grywalna na klawiaturze i to bardzo grywalna. Okej, Art Vale'a grałem na klawiaturze, ale powiem wam szczerze, momentami sterowanie nie należało do najlepszych. A tutaj naprawdę czuję, że sterowanie na klawiaturze jest bardzo przyjemne. I niestety interfejsy mamy teraz konsolowe, ale na szczęście pamiętam większość tych rzeczy i... jakaś sala taka? Okej? Nie wiem, co to za sala, ale niech będzie. Anki of the Shoal. O! Co? To... natknął się nam... na moje, Abody, nie wiem. O, drogie dziecię! Czy nie zgubiłeś swej drogi? Jestem Anki of the Shoal, nie wiem, co to jest. Jestem pamiątką rodową. Przedmiotem nieopisanej mocy. I mogę dać swoją siłę temu, kogo uznam za godnego. Ci, którzy mnie poszukują, są utwardzonymi potężnymi wojownikami, ale drogie dziecię. Ty jesteś bardzo delikatny i niezdarny, bardzo niezdolny. Wewnątrz mnie żyje moc momentum. Podbij mój challenge, czyli moje wyzwanie, a moją moc osiągniesz. Ale ostrzegam cię, dziecię, niebezpieczeństwa są prawdziwe, a konsekwencje wielkie. Wejść do pamiątki rodowej? Oczywiście! Nawet nie wiem, co to jest, ale zobaczymy. Inside discovered. New road traveled. Czyli jakiś taki wgląd odkryty. Nowa droga przemierzona. Okej. Żeby daszować w prawo lub no, no shit, Sherlock. Okej. Możemy teraz daszować w powietrzu. Okej. To się akurat pozmieniało i w sumie nie wiem, po co dalej coś robię. Ale dobra, mniejsza. I szczerze podejrzewam, że tutaj łatwiej byłoby wojakiem niż łucznikiem. Pod wieloma względami. Tak. Ale okej. Tak, wydaje mi się, że to jest bardziej zastosowane do wojownika niż łucznika, ale dobra. O, dobra, co mamy pod tym przyciskiem myszy, chyba? Tak, pod tym przyciskiem myszy mamy talent magiczny. Znaczy magię zwykłego zaklęcia, a nie talent. Ojej, nie zdążyłem dasznąć. Okej, oczy. Okej, oczy. Okej. Okej. Oczywiście, musiałem trafić w tego wojaka drugiego. Ale okej. Powiem szczerze, pomijając kwestie takie jak tutaj, że mój refleks może nie być najlepszy, to... tak, to podoba mnie się to. Poza moim refleksem, który może tutaj zepsuć co to... to po niektóre takie właśnie tutaj akcje. Okej. Właśnie poza moim refleksem... znowu to samo. Okej, muszę się nauczyć też korzystać z tego w ten sposób. Będzie łatwiej. To właśnie, poza moim refleksem sam w sobie, który może, jak mówiłem, zepsuć, to wszystko tu jest takie proste. Ale żeby nie było w dobrym tego słowa znaczeniu. I tak, sterowanie klawiszowe teraz niestety nie należy do najlepszych, tak klawiszologia? Ale pomimo to spokojnie sobie radzę, jak widzicie. Nie należy do najlepszych, bo to niewygodne po prostu. Nie zmieniłem układu klawiszy, bo nie czułem takiej potrzeby. Ale patrzcie, no... fajne takie wyzwanie, ciekawe co tutaj dostaniemy za to, chociaż... podejrzewam, że wiem co dostaniemy. Ale dobra. Gratuluję, drogi dziecię. Udowodniłeś, żeś godny tego wszystkiego. A teraz chodź i przyjmij swoje dziedzictwo. Potęga momentum. I niech nasze dusze się zjednoczą. Jej. Uncle Shaul. Możesz teraz daszować w powietrzu, dokładnie tak jak myślałem. I dobra.
A teraz, przy okazji, jak już to mamy takie coś, muszę to po prostu ustawić. A to nie ma znaczenia, czy E czy Q to zrobię, ale musimy mieć po prostu dasha pod przyciskiem tym, jeśli mamy stabilnie daszować w powietrzu i pod wpływem paniki, emocji i innych takich rzeczy. Po prostu nie czuję, żeby bez tego dało się to zrobić teraz, więc tak. Wow! No nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, mówiąc szczerze, że coś takiego odnajdziemy. Dobra, no i teraz też przy okazji łatwiej znacznie patrzować jak on na ten przycisk. Pewnie zmienię sobie potem na ten drugi, na ten z tych pobocznych na myszy. Bo ten nie jest też najwygodniejszy, ale z drugiej strony i tak dużo wygodniejszy niż to, co miałem do tej pory, więc tak. W dalszym ciągu jest super. No wiecie, QE nie jest złe, ale powiedzmy sobie szczerze, wygodniej jest tak jak teraz. Na myszce mieć to po prostu przypisane. Chociaż też daszowanie w tą stronę, w którą patrzę, nie wiem, czy jest najlepszym wyborem, czy nie lepiej będzie przestawić sobie dosłownie, żeby daszować w tą stronę, w którą kliknę. Wtedy to bym miał w tą stronę, dajmy na to, tamto w drugą, czy coś. Ja jeszcze się pomyślę. Kupi to bong od tego. I oj, dużo tych tutaj takich. Okej. I wezmę to, żeby na wszelki wypadek na pewno przejść, nie umierając. Fajne, fajne, że znaleźliśmy takie rzeczy tutaj. Okej, rozwaliłem żyrandole, okazuje się, że można po nich skakać normalnie. I co my tutaj mamy? Płaszcz... Skolar, jest, to był ten. Mędrzec. Płaszcz mędrca, okej. Wykrzyknik, nie wiem czemu tutaj jest, czy tutaj coś jeszcze się skrywa? Może. Ciężko mi wykreślić. To jednak. Dobra, cokolwiek tu było, niestety teraz tego już nie odkryjemy. I teraz tab, mapka. Czy, dobra, tam niżej mamy jakieś fajne przejście, które niestety. Mimo wszystko. Ach, jest niedostępne. Okej. Jest taki. Znowu manekin i co tu mamy? Katanę! Dobądź błogosławieństwo siły. Naciśnij, trzymaj do góry albo na dół, by zmienić kierunek ataku. Zaatakuj samym ostrzem, by zrobić krytyczną umiejętność? Nie ogarniam, ale... Okej. Ale mamy jakąś katanę. Okej! Jesteśmy teraz łucznikiem z kataną. Okej, dobra, skill crit to po prostu inaczej mówiąc zwykły crit, taki zaatakowanie. Warto wiedzieć. I zginęłem zaraz po tym, jak zdobyłem nową zabawkę. Cóż, chaos. Pani, Cham Lady, jesień, Batum, została pokonana przez Flinkiego. No cóż. No cóż. I tak zarobiliśmy 1316, okej, okay, to nieźle. I co my tu mamy? Antyk, jakiś pierścień Hyperiona, minus 55, nawet nie wiem co no nadal, ale okej. Okay. Tutaj jakiś White Star, nie wiem co to do końca mówić, jakiś Nature. A tu mamy Dwarfism i Hypercoagulation. Dwarfism akurat znamy dokładnie z pierwszej części. Będziemy teraz po prostu malutcy. A tamto drugie nie wiem. Zaraz się zobaczy, co to ma być. Ale zanim to jednak oczywiście moja ulubiona część, czyli ulepszanie. Kurczę, to wymagasz 18. Czy damy radę? Bo to ja chcę kucharza zobaczyć. Ewentualnie zobaczymy Walkirię, chociaż... Powiem szczerze, nie mam zamiaru póki co kupować się za dużo. Bo wiecie, chcę tak minimum wziąć, więc szukamy najtańszych rzeczy. 190, o, drogie. Ale dobra. 260, czyli mam... To jest tańsze. Więc tak. Sage Totem Unlocked. Czyli totem mędrca odblokowany, czy tam Sage to był mędrca, tam to skolor to był uczony. Totem mędrca jest skarbnicą wiedzy. Każdy wojownik jest z niego związany, pozwalając jego mądrości przepływać na innych. Teraz zdobywasz
doświadczenie mistrzostwa każdą klasą. Zdobędzie wystarczająco dużo doświadczenia, by ulepszyć, zdobyć wyższą rangę i ulepszyć permanentnie swoje statystyki. Przyjemne. I przy okazji możemy coś takiego kupić. Okej. Okay. 50. I teraz mamy Living Safe, czyli żywy safe. Witamy na brzegowym bankowości. Przed zostaniem przemienionym w żywy safe. Ale przemienionym, żywy safe chował pieniądze dla bogatych, by trzymać je z dala od biednych. Teraz kiedy jest po twojej stronie, nie wydaje się aż taki zły. Procent twojego złota dawanego Karnowi jest trzymane przez żywy safe. Okej, okay, to jest fajna zmiana i w sumie ją nawet znam. Z jedynki też, w jedynce też było coś podobnego, ale dobra. I co tu mamy? Okej. Okej. Czyli tutaj teraz dawanie złota daje jakieś bonusy do statystyk. Okej, ciekawe, a tutaj mamy... Okej. O! Riposte Mineshaft. O, będzie mieli tu jakieś inne jeszcze rzeczy. Ciekawe, ale mniejsza. A co to jest? O, to pozwala odnawiać sobie trochę życia i many, kiedy wchodzimy do sali bossów. Ciekawe, ale powiem wam szczerze, na razie się powstrzymam z tym wszystkim, bo i tak nie chcę walczyć z bossami, na razie chcę zwiedzać. Screw Distillery. Mhm, dobra. Tutaj mam architekta. Drogi, więc odpuszczę go sobie. Ale ogólnie mówiąc, znam gościa, więc też występował. Więcej na razie mówić nie będę. I tak, mamy dosłownie jeszcze 519. Niestety nie da rady, więc bierzemy póki co Walkirię. Dziewczyna spotyka chłopa. Atakuj z dystansu, z wysoko, nisko. Z ich długim zasięgiem i umiejętnością, by atakować w dowolnym kierunku, walkirie są uznawane z najbardziej cheese'owatych żołnierzy, czyli cheeses. Tak po prostu wiecie, niesprawiedliwa przewaga w grach, takie jakieś dziwne sposoby i... Wprowadźmy koszty robotnicze. Budowanie zamków jest ciężkie. Koszty budownicze rosną z każdym ulepszeniem. Powodując, że każde ulepszenie będzie trochę droższe. Przemyśl, jak chcesz wydawać swoje pieniądze, ale nie przejmij się tym zbyt mocno. Taka inflacja może być łatwo prześcigniona. Okej. Dobra, 16 poziom. Mam 200 coś. O, niestety zabrakłoby. I może weźmy tutaj strength. Ulepszę sobie siłkę trochę. A odblokowuje to Dancehall, który daje duelista. Też pomaga 18. Ciekawe. I niestety to tyle, więc już nie zrobimy. 17. Ale tak, mamy tutaj małą Walkirię, czy małego Walkiria. Nie wiem. Okej, czyli mogę atakować w górę, w dół. W taki sposób po prostu. I atakować... Dobra, nie jest to nic takiego wielkiego, ale okej. A zdolność pozwala nam zakręcić w czymś takim. A kulę lawową, no wszyscy już znają. Więc tak, pogadam tutaj sobie z tym wszystkim, ale zanim coś to jeszcze zobaczymy, co opowie nam Lady Queen. Hej, to Walkiria. Twoja broń jest bardzo versatile, taka możliwa do dostosowania. Wiedziałeś, że możesz atakować w 4 różne kierunki? Góra, lewo, dół, prawo. Left, tak, right, okej, wiadomo o co chodzi. Aha. W zamian jest to trochę wolne, czy tam trochę nieporęczne. Twoje prędkość jest trochę niższa. Ale i tak, moim zdaniem nie jest takie złe. Fajne. I tak, jeszcze przy okazji mam tutaj to. Nowy schemat. Co my tu mamy? Płaszcz. Ojej, 600, jeszcze 400 tamtego. Jeszcze jakieś znowu light, plus 100% resolve. Nawet nie wiem o co chodzi nawet. Ale okej, to tam daje inteligencja, czyli magiczne obrażenia. Okej. Nie stać nas, ale i tak warto wiedzieć, że coś takiego jest. I mam tutaj totem dusz, z którym też można pogadać. Podziwiaj! Jestem totemem mędrca i jesteś teraz ze mną związany. Czemu związana tak właściwie? Cała twoja wiedza będzie przechowywana w moim drzewie ducha, by zdobywać mistrzostwo w swojej profesji. Jest zdobywanie mistrzostwa w swojej profesji to zdobywanie przewagi we wszystkich. To, co dzielimy w wiedzy, czyni nas silnymi. To wszystko. Czemu tu nadal jesteś? Mój monolog się skończył. I
Jestem zły w takich zwykłych rozmówkach. Trzy kropki. Poniedziałki. Jestem pewien, że dobrze myślę? Okej. Nie rozumiem tutaj, o co z tym chodzi, ale okej. Poziom mistrzostwa rycerz 0, walkiria 0, barbarzyńca 0, łowca czy tam strzelec 0, mag 0. Okej. Czyli tu możemy to mistrzostwo sprawdzać, a tu mamy jeszcze tego sejfa. Hej, kumplu, tutaj. To ja, twój kumpel, żywy sejf. Jesteś tutaj, bo chcesz towar, czyż nie? A oczywiście, chłopie, mam towar. Gadam o tych, o dziurach podatkowych, kumplu. Och, gościu. Dziury. Po prostu pełno tych dziur. Jestem księgowym i z odrobiną magii mogę nawet zabrać złoto śmierci samemu w sobie. To jest sekret robienia pieniędzy, kumplu. To nie chodzi o to, jak dużo pieniędzy robisz, tylko jak wiele zachowujesz. A my zachowujemy je całe. Albo przynajmniej niewielki procent. Okej. O, Haron. Przewoźnik, czy tam coś takiego. Powróciłeś. Okej. 18 zachowaliśmy, ze 181, resztę oddaliśmy Haronowi. No dobra. Okej, fajnie. Więc dawaj to, to wszystko, zobaczymy, jak sobie poradzimy. Tego co widzę, dwarfizm nie wpływa na wysokość skakania, więc nie jest tak źle, jak mogło być. I... Okej, ja trzymałem w głupi sposób po prostu... Minus do max HP? Co? Czemu ja tracę max HP? Czy to jest kwestia dwarfizmu? Ja się regeneruję, ale tracę max HP przy każdym trafieniu? A nie, to jest to hypercoagulation, czy jakoś tak. Okej, gdybym był tego świadom, to bym bardziej uważał. Ale dobra, już wiemy, jak działa ten mój skill przynajmniej. Ten cały tajemniczy, tamten wcześniej. Tracimy HP, kiedy po prostu dostajemy obrażenia, ale za to może nam się regeneruje. O, piękny kawałek podniszczonej skóry. Okej. Czyli mamy skórzany płaszczyk, którego i tak nie wytworzymy za szybko, znając życie, ale no, ważne, że mamy. Dobra, a teraz dasz. I co tu mamy? Takie po prostu przejście. W wielopiętrowym pokoju, dobra. Dobra, to idziemy, spokojnie. Nie chciałem się tu wybijać, ale dobra. Okej. Fajne. Okej, jesteśmy za niscy, żeby to oko trafić zwykłym atakiem. Warto to wiedzieć. Gorzej, tylko że tracimy te max HP, więc lada moment tutaj padniemy. Trupem. Ale i tak, nie ma co się przejmować. Pamiętajcie, to jest moje pierwsze spotkanie z Valkyrią u... 29 max HP. Plus 17, bo otrzymam obrażenia, więc trochę max HP się zmniejszyło. To jest dziwne. Już wiem przynajmniej, że nie będę chciał więcej tych trajtów brać. Okej, dobra. Wniosek numer następny. Drzwiami można ranić wrogów. Okej, spokojnie. Udało się, jesteśmy tutaj w skrzyni skarbów. Pieniądze są. Nie najwięcej, ale dobra, przynajmniej wystarczy chyba, żeby kupić kucharza. Po tym jak tutaj zginiemy. Okej, spokojnie. Okej, dobrze, jakoś sobie radzimy. Teraz to. Fajnie by było, gdybym chociaż jeden trafił. Jest ciekawe, jak dostawać te krytyki całe. Oczywiście, kliknęłem zły przycisk. Zamiast dashować, to chciałem rzucić skilla. Ale zdaje się przyzwyczaję do mojego własnego sterowania, trochę czasu minie. Ale dobra. Idź stąd, szkielet. Idź stąd, giń, przepadnij. Ty też szleteł. Widać, jak bardzo nie umiem. I teraz tak, jeszcze szybko profil. Jak to działa? Dash attack.
Zdarłeś skill kryty. Okej, czyli musimy dashować, żeby dostawać skill kryty, czy mieć krytyczne trafienia. Poza tymi losowymi oczywiście krytykami. Okej, więc... Okej, dobra, czyli tutaj czeka nas śmierć. Tak jak mówiłem, nawet nie udało mi się uniknąć tego wszystkiego. I... Dostaliśmy exp... 1034 na 250. No, smutne. Dużo nie zarobiliśmy, ale dobra, ważne, że coś jest. Mam tutaj znów Valkyrie, albo tutaj jakieś takie... paranoidalny? Nie rozumiem, o co chodzi, o tej kartograf. Powiem szczerze, wezmę paranoidalnego ucznika i tak wymienimy to zaraz na inną klasę. Prawdopodobnie, powiem wam szczerze, wezmę kucharza, bo zastanawia mnie ten kucharz. O ile będzie nas stać? Musimy to z najtańsze ulepszenie, jakie mamy. Okej, żeby móc go wziąć. 200, tutaj też 200. Dobra, weźmiemy trochę więcej tego. I biorę kucharza. Jej! Klasa kucharza odblokowana. Zgotuj im pyszne obrażenia. Wyszkolone od narodzin, by gotowe dla szlachty. No, zanim odkryli, że ta pizza jest wystarczająco dobra. Kucharze muszą używać wszystkich swoich kulinarnych umiejętności, by ciąć i w ogóle przyrządzać i grillować na patelni swoje zwycięstwo. Oczywiście, że bierzemy kucharza. I co to jest? Library. Increase focus, racing damage on spell crits. Nie wiem, czym to ma być, ale okej, okay, bierzemy bibliotekę. Jej, jakiś focus i... Co to? Ho. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, to są jakieś inne rzeczy i kolejne jakieś coś i... Salt Pepper Mines. Salt Pepper, nie pamiętam, co to było, ale odlokowuje jakiegoś Gunslingera, okej. Okay. Ciekawie. Ale mniejsze z tym. Paranoid. Skrzynię wypuszczałem eksplodującą niespodziankę. Oj, niedobrze. Okej, okay, ta patelnia jest jakaś ognista. Ciekawe. Tutaj możemy gotować sobie zupkę jakąś. A to coś to jest jakieś takie... Okej. Okay. Okej, okay, powiem szczerze, że tak bym sobie wyobrażał, dajmy na to wysokopoziomowego Eldritch Blasta w D&D. Ale pewnie fajna zdolność. A teraz co powie nam ona? Hej, hej, kucharzu. Gotowy, by usmażyć trochę złych gości? Możesz nie być taki silny jak inni bohaterowie. Ale to, co twoja... patelnia... Co to blokuje twojej patelni w obrażeniach? Nadrabia swoją użytecznością. Czy wiedziałeś, że możesz odbić większość pocisków i... oddać je z powrotem swoim wrogom? Szalone, czyż nie? Po prostu unikaj tych bardzo wielkich i... Ha. Aha. I... serwowanie... kanapek z kulką ognia nie wygląda tylko... fajnie, czy cool. Nadaje też dodatkowe obrażenia na swoim następnym ataku. Szefowi też mogą gotować wszystko w dowolnym czasie, więc atak... Ha. Więc atakowanie... twoją bronią podpali... złoli. Nie bój się szarżować prosto w dystansowych wrogów. Oni powinni się bać ciebie. Okej. Okay. Tak, faktycznie, nasza patelnia podpala trochę. Ale no nie bije za dużo. Niemniej jednak zobaczymy, jak to będzie. I co jeszcze ten gość ma do powiedzenia? Jestem źródłem wiedzy. Widziałem przybycie i odejście milionów, czy setek cywilizacji. Moja wiedza trwa na wieki. A moje wiego nie... znaczy wiego ego nie zna ograniczeń. Widzę, że nowa społeczność rośnie tu przy tych dokach. Ja powinienem cieszyć się. Aha. Dostarczenie siebie do tej społeczności, coś takiego. To jest ta wiedza, którą przechowałem. To jest twoja wartość jako osoby zredukowanej do numerów. Okej, okay, i ten cały chief ma jakiś fokus i nadal nic. Ale dobra, warto wiedzieć. Idziemy. Cześć, Harun. Masz 16, dostaniemy coś z tego. 2. Nieźle. Z 16 2 to w sumie jest spory procent. Ale dobra, mniejsza. Kucharz, do boju. Zarabiam po 12. I tak, musimy pamiętać, że skrzynki będą eksplodować.
Powiem wam szczerze, jeśli tego nie zapamiętam, to pewnie... Okej, to jest fajne. Okej, dobra, kucharz jest bardzo fajny. Ciekawe, czy jego pociski też jestem w stanie odbić. Nie wiem, pewnie tak, chyba że nie. Przekonamy się, jeśli kiedyś będę miał okazję. Okej, skrzynka. Okej, pamiętajmy tylko o tym, że skrzynki mają dla nas wybuchowe niespodzianki. Ojej, musiał się przypalić po prostu. Okej, czyli takie butelki wybuchowe wypływają z siebie. Dobra. Na szczęście ta butelka nie trafiła w żaden sposób, więc nie jest aż tak źle, ale okej. Okej, jego pociski też możemy odbijać, tylko że no, nie ma sensu ich odbijać, jak lecą powiedzmy do dołu. Czy coś, znaczy lecą tak, od takiej strony, że i tak nie wykorzystamy tego. Ale dobra, przyznam szczerze, że ta patalnia wydaje się być potężna na ten moment. Widzę, tu mamy nadal te jakieś szepty, ale nie możemy zrozumieć głosu. Uuu, 125 zł tak po prostu we worku, no przyjemnie. I bonk. Okej, czyli to nie przerywa animacji ładowania ataków. Warto wiedzieć. I ten, po prostu ten dźwięk taki piękny. Dobra, a przy okazji jeszcze zapomniałem sprawdzić najważniejszą. Jak działa nasz ten skill? Okej. Czyli jak zdobędziemy te takie kawałki życia, to odnawia się to. A to jest zupka, czy tam jakieś potrawka, która leczy nas z życiem i maną. Okej, warto wiedzieć. A póki co my tu mamy? Nie stać życia. No, może być ciężko. Tak, jak myślałem, zlamiłem. A była tam pewnie fairy chest. Niestety. Przepadła okazja. Na jakąś runkę ładną. A, przy okazji zobaczymy, jak ta zupka zadziała. Dużo many, trochę HP. Może być. Dobra. Bonk. Bonk. Nie, podoba mi się ten kucharz. Jego płonąca patelnia zagłady. A ja w sumie nawet wiemy chyba, jak się będzie nazywał odcinek. Kucharz i jego płonąca patelnia zagłady, tak, idealny tytuł. Tak, bardzo idealny. A teraz przy okazji jeszcze coś takiego. Po prostu Eldritch Blast. Czemu pocisk grawitacyjny, ale dla mnie to zawsze będzie Eldritch Blast, bo wygląda mi na Eldritch Blasta takiego defaultowego. Jakimś takim, powiedzmy, nie wiem, jest tym poziomie czy coś, chociaż dobra. Eldritch Blasty się nie ulepszają wraz z poziomami, zawsze są takie same, tylko można ich więcej wysłać. To właśnie też czyni to jedno z ciekawszych zaklęć typu country, jeśli chodzi o D&D. Dobra, dobra czarodziej, dawaj! Nie, to jest piękne. Powiem szczerze, że to jest po prostu piękne, to tak, to jak możemy odbijać we wrogów ich własne pociski. Naprawdę, to... Nie spodziewałem się, że klasa kucharza będzie taka fajna. Dobra. Nie. Powiem tyle, nie. To tam do mnie się nie podoba. A właśnie, możemy to odbić? Nie, to nadal odbija nas. Smutne, ale okej. Jakoś sobie z tym poradzę. Chwilę, byliśmy w tej sali? Byli, tylko... Jak to mi się wyżej dostać w takim wypadku? Tam coś wyżej jest. Okej. Gdybym miał podwójny skok jakiś, to może bym trafił, ale tak to za mało niestety. I okej. W takim wypadku idziemy tutaj po wyzwanie. W którym jest skrzynka. A w tej skrzynce schemat na skórzaną broń. I uwaga, uwaga, uwaga! Tak, muszę pamiętać, że są to takie butelki teraz wredne, wybuchające. I masz z patelni, masz! Okej, dobra, muszę się nauczyć tego opóźnienia patelniowego. Przy okazji ugotujmy sobie zupkę. Zawsze trochę się odnowimy. No i potrzebujemy kawałka mięcha. Co tu mamy? Okej. Odbicie się od tego... Odpala to. Okej. Okay. O, ja już zapomniałem o tym. Czyli tutaj chyba jest już teraz tak naprawdę jakiś bossu. Patrząc na ilość zwłok, nawet by to pasowało, ale wiecie co, nie. Ja chcę zwiedzać zamek, nie idziemy na żadnego bossa. Boję się, że po prostu zbyt zlamię. A wiecie, jak zlamię, to... To potem już nie będę miał okazji grać moim kucharzem. Oczywiście, kucharz pewnie się trafi jeszcze z 50-razowo. No, powinienem płakać za nim, ale...
Wiecie, jak to ze mną jest. Jak mi się coś podoba, to nie chcę, żeby to się kończyło za szybko. Więc na spokojnie. Musimy sobie poradzić. Dobra, dostał z patelni, jest podpalony. I dobra, dobra. O nie, 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 nie. Za mało życia. I znowu chciałem zdaszować, zamiast tego użyłem tamtego czegoś. Aj, ja się nie dało nigdy. Okej, to jest piękne. O, ta wieża beczek. I to coś, wiecie co? Wydaje mi się, że tam czeka na nas jakieś naprawdę nie wiadomo coś. Tak, to będzie ciężkie. Ale cokolwiek tam na nas czeka, to nie wydaje mi się, żebym był w stanie to osiągnąć od tak po prostu. Tak. No nie zrobię tego. Jakkolwiek bym chciał. Okej, jestem głupi. W beczkach można skakać od tak po prostu. A ja sobie je rozwalałem. No teraz już na pewno się nie dowiemy, co tam jest. Pewnie tam była po prostu skrzynka, ale ja głupi zepsułem wszystko. No i mimo to, że dostałem supę, to straciłem całe życie. Szkoda, że odnowię jajki many. Nie dodaję ładunków supy. I jeszcze jak głupek wskoczyłem w to, nie, ja po prostu nie, ja w siebie nie wierzę. Nie wiem, chyba też już nie wierzycie w moją lamę. Ale mniejsza z tym. Może jeszcze przeżyję jakimś cudem. Nie wiem co to, ale zobaczymy. Okej, będę tego żałował, czy nie? Tak, będę tego żałował, bo zginiemy. I nadal nie wiem, co to jest i... Swoją drogą, co? Po prostu zniknął? Okej, i trochę doświadczenia jako kucharz. Dobra. Zarobiliśmy 910, nie aż tak dużo jak nasz poprzednik, ale fajnie. I co tu mamy? Super IBS. Albo... Klaunu terapii. I szczerze? Kurczę, szczerze nie wiem, co wybrać. Może... Dobra, weźmy pierdzącego barbarzyńca. Tak, pierdzący barbarzyńca, wspaniała rzecz. A póki co, czy jest coś jeszcze wartego uwagi? Co byśmy mogli polepszać? Ewentualnie wiem, że możemy pójść tam kupić jakieś inne rzeczy, ale... Może naprawdę warto byłoby pomyśleć tutaj o ulepszeniach. A w sumie możemy tego całego tutaj, tego gościa, zamiast barbarzyńcy. I w sumie nawet wezmę. Czapki na hełmach! Dźgnięcie, delikatne dźgnięcie. Taniec wokół swoich wrogów... Tańcz wokół swoich wrogów... By zmienić tych czampów w... Bryłki, czułam to lamps, wiecie, takie rym angielski, którego nie da się dobrze przetłumaczyć. I tak, duelist, czyli mistrzowie pojedynków, szermierze, jak to zwał, polegają w 100% na finezji. Unikaj ataków, a potem wyprowadź po prostu wielkie obrażenia z kombem raz, dwa. Czy chcesz zmienić? No oczywiście. Oczywiście i czy coś tu jeszcze mam innego? Aha. Okej, to jest jakaś arsenał, ale z sztangami zamiast broni. Zwiększa zręczność, zwiększając szanse na krytyka broni. Inne takie. Twój talent został zastąpiony super pierdem? Okej, czyli nie dowiemy się, jaki jest talent nasz jako tako. Bo mamy super pierda po prostu. Możemy dźgać wrogów, robić takie... I to tyle w sumie. Czy coś jeszcze możemy? No i oczywiście mamy super pierdo. Czy już wiemy, jak działa to tutaj konkretnie. I okej, jeszcze jedna rzecz chyba. Mamy cięcie, jeśli robimy to z powietrza, zamiast dźgnięcia zwykłego. Okej, dobra, takie super pierdy. Ciekawe, są jakieś informacje o tych pierdach większe? A, podrzuca nas i daje podpalenie. Odnawiasz z czasem. Dobra.
I z tego powinniśmy kończyć odcinek, ale zrobimy jeszcze jedno podejście. Czy wiesz, co, co bycie kowalem i słowo mają wspólnego? Aha. Są używane, temperowane, czy zmieniane i odtwarzane przez lata. W końcu stanie się czymś nowym. Ta zbrojka, którą masz? Nie, pewnego dnia zostanie zezłomowana, przetopiona i przekuta. Może setki lat od po teraz ten miecz będzie naprawdę wielką łyżką. Słowa przechodzą ten sam proces transformacyjny. Absorbują nowe znaczenia, tak jak są używane przez... no, w pospolitej mowie. I w końcu stają się czymś całkowicie nowym. Nie wiem, czemu zachowuję się, jakbym to wiedział. Ja po prostu wypluwam to, co ten totem mi powiedział. Okej. Okay. I teraz przy okazji, co my tu mamy? Możemy kupić skórzany płaszcz za 275 i 200 tamtego, który daje inteligencję i jakieś level unity. Nawet nie wiem, jak to działa, ale okej. Okay. A tutaj mamy mieczek, który zwiększa strength, czyli obrażenia broni. Wezmę tego mieczka. Tak, mieczek ważniejszy. Płaszczykiem zajmiemy się kiedy indziej. No niestety, minimalnie zabrakło. Jej, mamy już nowe rzeczy, super. Super, po prostu nie zadać co indziej. A i właśnie jeszcze zapomniałem pogadać z nią. Oj, tak, teraz rozmawiamy. Szermierze dają po prostu styl, stylowy. Nie musisz się przejmować życiem, jeśli nigdy nie zostaniesz trafiony. Poruszacie się szybko, atakujecie szybko. I wspomniałem, że możecie się rolować. No. Możecie rolować prawie cały czas. Jeśli po prostu chodzicie, to jesteście nowicjuszami. Okej, czyli pewnie rolowanie się to był ten talent, który zastąpił mi pierdzenie. No dobra. Słuchaj, jak jeszcze przy tym jesteśmy, mamy 200 i kupiłem, co mogę kupić, to warto byłoby wrócić szybko tutaj, czy możemy coś ulepszyć. Możemy to wziąć, więc to też wezmę. I co my tu mamy? Gildie czarnych sztuk, aszaszyny, dobra, kolejna klasa. To by się spodziewał, że tak dużo klas tutaj jest dostępnych tak łatwo. A i przy okazji duelist, dobra, to już mówiłem. Duelist daje po prostu dexterity, okej. O, i save coś jeszcze chce. Psst, koleżko, to ja, żywisz save. Czy nie zauważyłeś, że jest możliwy, czy nie? To super, to może być... Mogę być dosyć cichy w niektórych momentach. I... Zastanawiam się tylko, jak twoje inwestycje sobie radzą. Dobrze sobie radzą? Dobrze się zwracają? Żyję dla tych spraw, koleżko. Nic nie ma nic lepszego niż patrzeć, jak numerki idą w górę, czyż nie? Niektórzy szukają wrażeń. Niektórzy cieszą się, jak to się nazywa, działaniem charytatywnym, ale ja? Pokaż mi rosnące numerki i ding, ding, ding. Jestem tu, koleżko, jestem tu, czyli to dla mnie, to jest to, koleżko, coś tego typu. Dobra, Karon się śmieje, dostał 9, jedna moneta poleciała dla nas. I tak, jak mówiłem, ostatnie podejście na dzisiaj. Okej, zobaczymy, jak sobie poradzimy. Jedno, co zauważyłem, to to, że podczas dziabania rapierem nie możemy się poruszać, tak jak z innymi przypadkami. Okej, więc najlepsze to może nie jest. I oczywiście na dzień dobry coś takiego. Okej. Otrzymuję obrażenia w bardzo głupie sposoby na dzień dobry, ale spokojnie. Wiecie, jeszcze się nie naumiałem grać tym wszystkim, więc no. Okej. Na drugą ta kula teraz zauważyłem, że na pewno ma dobre odrzuty, więc tak. Co? Kost 15 resolve? Nie rozumiem. Aha. Jak to się nazywa? Bargain, czyli nie wiem, czy to jest jakaś licytacja ciężkiego kamienia, czy tam jakaś zniczka ciężkiego kamienia. 15 resolve, czyli to jest resolve. Albo stalowo-podeszwowe buty. 35 od 15. Zobaczymy te buty może. Jak to działa? Kopniaki z pół obrotu, że tak to nazwę. Przełamuję pancerz na 3,5 sekundy.
Okej, nie wiem, czym jest to Resolve i jak to działa, ale okej. Uuu. Jakaś notatka. Okej, jakieś informacje o reliktach i Resolve. Czyli tutaj... Nie wiem, jak to nazwać. Relikty to artefakty, które mają potężne umiejętności, ale wymagają... Resolve, by to nosić, czyli to... Chyba to było stanowczości. Ci, którzy mają silną stanowczość, czyli są bardzo silni. 100% więcej. Nie mają żadnych fizycznych czy mentalnych deficytów w walce. W przeciwieństwie do tych, którzy mają niską, mniej niż 100%. Ci pokazali, że upadają na zdrowiu. Aha. I też w ogóle taka informacja. Wydaje się być tutaj też korelacja pomiędzy tą stanowczością, czy tą uporem wojownika i zbroją, którą nosi. To ci, którzy noszą więcej zbroi, są mniej pewni swoich umiejętności. Przez to mają słabszą wolę i resolve całą. Może powinniśmy wysłać naszych żołnierzy nagich? Okej. Nadal nie wiem, jak to do końca działa, ale warto wiedzieć. Wiecie, dokładnie tym wszystkim się przyjrzymy. Pewnie jak będziemy mieli okazję jakąś tam lepszą. A póki co idziemy. I tak, próbujmy nie zginąć. Tak byłoby najlepiej. Okej. Super. Mega pier. I idzie. I niestety nie zdążyłem uniknąć tego. Ale trudno się mówi. Nie jest to nic złego, że nie unikam tego. Okej, dobra, super. Okej, dobra. Ej, że swoją drogą mamy ataki w powietrzu, które pozwalają się jednak poruszyć normalnie i... Dobrze, podejrzewam, że... Może bym był, gdyby to dobrze leciało. Ale nie leci dobrze, więc... No, niestety nie. Okej, pierwszym na oko. Pokonuję szybko, dobra, zarabiamy. W sumie nawet nie wiem, co mam mówić. Okej, dokąd to pomniej sięgałem? O, dosyć spore. I pewnie tutaj miałbym rolkę, gdybym naprawdę nie miał tych pierdów. Już wiem, że pierd jest coś złego. Jeśli mam fajną umiejętność na klasie. I sztylety po prostu już we mnie trafiły, żeby mnie dobić. Na szczęście mi się to jeszcze nie udało. I cóż, co więcej tutaj powiedzieć. Okej, nie lubię cię, gościu, więc masz spiłeczek. Raz, dwa, dziobnięcia. I masz spiłeczki kolejnej. Masz tak, dobra, dobity. Nie muszę się przejmować przynajmniej przez chwilę tym, że on może mnie dobić. I idziemy dalej. Okej, fajne, dosyć szybkie te ataki są. No i te pierdy fajnie, że też podpalają, a nie są takie 100% useless, wiecie. Dobrze, tracimy jakąś zdolność przez to, że mam postać pierdzącą. To pada napadać, to chyba duża strata i... Ojeju, jakieś czwartogwiazdkowe miejsce. Okej. Maga skrzydeł aeteru? Nie rozumiem, o co chodzi, ale okej. Dobra, powiem wam szczerze, naprawdę nie ogarnię, o co tu chodzi, ale najwidoczniej tutaj nie możemy na razie nawet wleść. Czegoś nam brakuje. No, niestety. No cóż. W takim wypadku warto wiedzieć, że coś takiego w ogóle jest i że żeby tam się dostać, to trzeba coś odkryć. Dobra. I skoro już przy tym jesteśmy, to teraz szybko, tylko tak, przyjemnie. Poradzić sobie z tymi przeciwnikami. Odbić się od kolców! Nie zdążyłem się odbić i skoczyć. Nie wierzę. Nie, po prostu nie wierzę. Jeszcze w tego pierdo, który wypierdził nas poza zasięg. No cóż, no. To... Nie wiem, co więcej powiedzieć. Okej. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Rippling Intellect, nie wiem, czy to jest jakiś antik. Heron's Ring. Dużo rzeczy i cóż. Bo już szczerze, ciężko mi powiedzieć, czy teraz wymyślić i tak dalej.
Ale tak, powiedzmy, że jako, że tu mamy i antyk, jakiś tylko inny przedmiot, jakiś inny coś, to weźmiemy jego. Następne podejście magiem. Ale ta, to już nie ten odcinek. A póki co mamy trochę gotówki, więc póki pamiętam, to szybko... Co? Nie rozumiem, czemu to było za nami wcześniej. Ale zobaczymy przy okazji, co u kowala i innych takich rzeczy, po czym zakończymy oczywiście przebieg. Ja już nie jestem tylko kowalem. Zostałem też wyszkolony w tworzeniu przedmiotów dużo skalowych, jak pancerze, pługi, miecze. Ale nauczyłem się też być whitesmithem. Whitesmith, nie wiem, co to jest do końca. O, pierścionki, fajne narzędzia, takie jakieś takie finezyjne, precyzyjne. Etchings, nie jestem pewien naprawdę. Kowalstwo, czym wytwarzanie to nie jest tylko robota dla mnie, to jest moja krew. Wszystko, co zrobię, dokładam temu największych starań. Więc przestań marudzić na moje ceny. Tak, jak zawsze. Dobra. I możemy kupić sobie w takim razie ten płaszczyk. Tak też zrobimy. I tak, mamy heavy. Medium. Hej, czyli faktycznie im więcej rzeczy mamy, tym mniej tego resolve całego. Ciekawe. Dobra. A pogadajmy jeszcze tutaj z tym. O, gwiazda przyleciała blisko mnie pewnego dnia. Była... Teraz koniec nie jestem pewien. I miała te długie tendrils, są coś takie macka podobne, czy tam jakieś tam pośmiate. Boże, poświata nie macki prędzej. Ach, to było piękne. Albo przynajmniej wydaje mi się, że to było piękne. Tak jak sobie myślę, nie wydaje mi się, żeby to była gwiazda. Tak siak, nie miałem dobrego czasu, żeby się przyjrzeć. Ale to było takie straszne, że... zeszłam i się schowałam. Okej, dobra. No mamy pięknego czardzieja, mamy wszystko. Naprawdę nie wiem, co jeszcze więcej dodać. Ja póki co jestem wkręcony w gierkę maksymalnie i przy okazji zobaczymy, co jest. Jesteś... Okej. Okay. Mam mniejsze obrażenia, mniej życia i many, ale mana regeneruje się z czasem. Wiecie co, to dla maga jest potężne. Po prostu będziemy mogli spamić zaklęciami, ile wlezie. Powiem szczerze, bo właśnie stworzyłem przypadkowo nawet super potężną postać tutaj. Tam w sumie wybrałem sobie potężną postać. Ale dobra, natomiast jeśli chodzi o przedmiot, bo nie, na niego nie zwróciłem uwagi, to mamy klepsydrę. Co 5 sekund twoja broń zadaje więcej obrażeń. Licznik odnawia się, jeśli trzymasz obrażenia. Okej. Okay. Ale więc dobra, nie będę więcej tutaj może męczył, zanudzał, marnował czasu, a nic. To by było na tyle, dziękuję wam bardzo i co już w następnym epizodzie. Nasz czarodziej wyrusza na podróż. Miejmy nadzieję, że coś tam odkryjemy przydatnego. I może nawet zmierzymy się z pierwszym bossem. Póki co wezmę to. Jej. A przy okazji chciałem tylko coś sprawdzić. To zwiększa tylko zaś maksymalną. Okej. Okay. Czyli to po prostu daje większy udźwig. A tutaj jest jakieś encumbrance limits. Klasa ciężkości zmienia się co 25%. Jakieś takie ciekawe różne mechaniki tutaj są. Chyba na razie nie będę tego ruszał, bo tak mi nie stać. Ale tak, to jest chyba związane z tym samym resolve i innymi takimi rzeczami. I tak, ja już więcej może naprawdę nie będę mordził, bo miałem skończyć, a i tak zacząłem znowu gadać jakiś głupotach, więc to już naprawdę tyle. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. I cóż, w następnym podejściu postaram się skupić bardziej na przechodzeniu, mniej na jakichś głupotach. Tak, trzymajcie się i hej, hej.